Witam Was serdecznie. Chciałbym w dzisiejszym dniu Wam przedstawić takie ciekawe urządzenie, jakie jest Camone Gravity Sport. Dzisiaj nabyłem to cacko. Mam Wam tutaj przyjemność je zaprezentować. Tak to wygląda. Co to w ogóle jest? To jest po prostu gimbal, taki ręczny gimbal. Do tej pory kojarzone gimbale były takie ogromne, filmowe, że tak powiem, raptem z Hollywoodu lub gimbale do dronów. Tutaj firma Camone zrobiła trzysilnikowy, dlatego jest 3D. Tak to tutaj wygląda. Taki gimbalek. No i cóż, robimy unboxing, czyli zrobimy rozpakowanie tego i Wam przedstawię, co tutaj to pudełko zawiera. Oj, i tu nam powypadały różne rzeczy. Zacznijmy może od tego. Tu mamy ładowarkę do akumulatorów. I tu jest zaślepka do zabezpieczenia i przymocowania kamerki do całego gimbala. Te pudełeczka usuniemy i wyjmijmy całe same urządzenie, czyli to, co nas najbardziej interesuje. Tak to tutaj wygląda sobie. Tak. I tu mamy taką atrapę kamery. Weźmiemy ją, odkręcimy i zastąpimy ją oczywiście kamerą GoPro. Zakładamy i teraz tak, tu była ta oryginalna, o widzicie, ta, która była przykręcona, nie da się założyć. A tu mamy tą drugą. Mam nadzieję. O, proszę. Kamerka jest uruchomiona. Mamy podgląd tutaj na obraz. Tak. Ale niestety już widzicie, nie mogę tutaj. Mój paluch już tak daleko nie sięga. Jest na tyle zasłonięte. Brakuje jeszcze troszeczkę tego wycięcia, żeby można było płynnie sterować. Ale aczkolwiek widzę, cokolwiek tutaj widzę i uruchamiając nagrywanie, będę cokolwiek widział. Także to jest jeszcze też dobra informacja. Włożymy teraz może baterię do środka. Żeby to zrobić, trzeba to odkręcić z tyłu. Widać, jest włącznik urządzenia, więc coś zaczyna się dziać. Tak, gimbal zaczyna działać. Tak, widzicie. Myślę, że to ładnie widać. Oczywiście szerzej to mamy unboxing tego urządzenia. Całość jest wykonana naprawdę solidnie. Robi spore wrażenie. Wszystko jest metalowe. To znaczy nie ma tu żadnych elementów plastikowych. Wszystko jest takie tak naprawdę solidnie wykonane. Nie wiem, czy to jest metal, czy aluminium. Podejrzewam, jakiś stop aluminiowy. Ale jest to naprawdę w ręce po prostu swoje waży. I jest to wykonane tak solidnie. Mamy naprawdę... Do tego urządzenie jest jeszcze wyposażone w trzy tryby pracy. Czyli ten podstawowy, który uruchamia nam się po włączeniu urządzenia. Potem po wciśnięciu dwukrotnym. Tak, zmienia nam się tryb i mamy możliwość nagrywania.
ona nam spogląda w dół, teraz jak widzimy, i teraz jak będziemy chcieli, to ona nam będzie, trzymamy ją w pionie, nagrywa nam pionowo, jak będziemy chcieli do góry, i ona nam spojrzy sobie ładnie do góry. Cyk, i bardzo ładnie, płynnie nam obraca i spojrzy nam ponownie w dół. Tak, w zależności jak mamy ją tutaj ustawioną, działamy tutaj na ten silniczek. Wszystko zależy od tego, w jakiej pozycji ustawimy rączkę. Kolejnym trybem jest tryb blokowania, czyli musimy przytrzymać i w momencie jak nam się pali na niebiesko, ona jest zablokowana i możemy, powiedzmy, nagrywać siebie w ten sposób, nie wiem, będę biegł, tak, to siebie nagrywam. Żeby to odbezpieczyć, przycisk i wracamy do trybu normalnego i nagrywamy w trybie normalnym. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że komuś pomogłem w podjęciu decyzji zakupu tego urządzenia. Urządzenie kupiłem w firmie aveos.pl. Zapraszam na stronę albo do ich sklepu na ulicy Dąbrowskiego. Numer sobie znajdziecie na stronie do nich i tam u nich można za przyzwoite pieniądze nabyć to urządzenie. A niebawem zrobimy testy związane tutaj z tym urządzeniem. Do zobaczenia. Hej.